Giuseppe Sarto urodził się 2 czerwca 1835 roku w rodzinie wiejskiego listonosza w Risse koło Wenecji. Uczęszczając do szkoły podstawowej w Risse, uczył się równocześnie języka łacińskiego u kapelana tej wioski, księdza Alojzego Horacjusza. W 1846 został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto. Codziennie musiał więc przemierzać 14 km. Trwało to przez 4 lata. W 1845 otrzymał sakrament bierzmowania. Pierwszą komunię świętą przyjął 2 lata później, kiedy miał 12 lat. Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w seminarium w Padwie. Przebywał tam 8 lat. W tym czasie zmarł jego ojciec i była obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 roku. Pierwszą placówką młodego kapłana była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja. Dlatego zapraszano go chętnie z kazaniami z różnych okazji. Swoje kazania przygotowywał bardzo starannie, każde z nich zapisując. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Sam będąc wiele razy głodny jako chłopiec, umiał zrozumieć głód innych. Był tak szczodry dla ubogich, że siostra częstokroć z płaczem skarżyła się mu, że nie ma co do garnka włożyć, a wstydzi się brać w sklepie na kredyt. Miał 2 wikariuszy do pomocy, z którymi codziennie wieczorem omawiał potrzeby parafii. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował księdza Józefa Sarto swoim kanclerzem. Po śmierci biskupa został wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji. W 1884 papież Leon XIII mianował księdza Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakrę biskupiej. Jako pasterz diecezji Józef umiał być kochającym i życzliwym dla wszystkich ojcem, ale bywał także stanowczy, kiedy tego wymagała chwała Boża. Sam przyświecał swojemu duchowieństwu przykładem modlitwy, ubóstwa i gorliwości kapłańskiej. Baczną uwagę zwrócił na seminarium duchowne, by mogli stąd wychodzić odpowiednio przygotowani do przyszłej misji kapłani. Osobiście zwizytował wszystkie kościoły i parafie diecezji, by się przekonać naocznie o ich potrzebach materialnych i duchowych. Na zakończenie wizytacji zwołał synod diecezjalny, którego nie było od 250 lat. W 1891 roku urządził wielkie uroczystości w 300-lecie śmierci świętego Alojzego Gonzagi, który pochodził z Mantui. W 1892 roku zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W 3 dni potem nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała kościoła. Całe swoje doświadczenie i gorliwość oddał do usług nowej archidiecezji. Rozwinął więc akcję katechizacji, by ją postawić na poziomie i ożywić ją we wszystkich parafiach oraz rektoratach swojej metropolii. W seminarium oprócz teologii dogmatycznej i moralnej wprowadził studia biblijne, historię kościoła i ekonomię społeczną. Rozpoczął akcję oczyszczania muzyki kościelnej z elementów świeckich, jakie powszechnie wówczas wdarły się do liturgii. Pomagał mu w tym znany muzyk Wawrzyniec Perozji. W roku 1895 zorganizował uroczystości jubileuszu 800-lecia konsekracji Bazyliki Świętego Marka. W roku 1900 celebrował rocznicę 100-lecia konklawę, na którym w Wenecji wybrany został papieżem Pius VII. Jako patriarcha Wenecji mawiał do swoich kapłanów: głosicie wiele dobrych kazań. Niektóre zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy, co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i dragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto raz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy. W 1903 roku zmarł papież Leon XIII. 62 kardynałów po 7 głosowaniu w dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór przyjął zalany łzami. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X. W 2 miesiące później wydał swą pierwszą encyklikę Ad Diem Illum, w której wyłożył program swojego pontyfikatu.
odnowić wszystko w Chrystusie. W 1906 roku wydał drugą z kolei encyklikę dotyczącą karności i reformy duchowieństwa. W 1908 zaprowadził reformę kurii papieskiej i zmiany w procedurze konklawe. Rozpoczął reformę prawa kanonicznego, którą dokończył papież Benedykt XV, jego następca, wydaniem nowego kodeksu prawa kanonicznego. W 1905 roku ukazał się katechizm Piusa X, najpierw dla diecezji rzymskiej, a potem dla całego kościoła, z instrukcją o nauczaniu dzieci prawd wiary. Za pomocą listu motu proprio z 1903 roku Pius X wprowadził reformę muzyki kościelnej. Zreformował również brewiarz. Dekretem z 1905 roku zniósł konieczność przystępowania do spowiedzi przed każdym przyjęciem Komunii Świętej, a dekretem Quam Singulari Christus Amore obniżył wiek dzieci mogących przyjąć Komunię Świętą. Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Największym niebezpieczeństwem był modernizm, prąd, który obalał niemal wszystkie dogmaty. W encyklice Pascendi Dominici Gregis z 8 września 1907 roku modernizm został uroczyście potępiony, a kapłani zostali zobowiązani do składania przysięgi antymodernistycznej. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i przeciwstawienia się szerzonym błędom racjonalistycznym, Pius X ustanowił Papieski Instytut Biblijny, istniejącą do dziś najwyższą szkołę biblijną. Z całą stanowczością stawał w obronie Kościoła. Na tym tle doszło do gwałtownego zatargu z rządem francuskim, który w 1905 roku samowolnie zerwał konkordat i usiłował narzucić Kościołowi ograniczające jego wolność prawa. Wtedy właśnie wypędzono z Francji zakonników i zlikwidowano niemal wszystkie klasztory. Papież mianował 40 biskupów na nieobsadzonych dotąd diecezjach, nie konsultując tego z rządem. 25 maja 1914 roku zdołał jeszcze zwołać konsystorz i ogłosić na nim wybór 13 nowych kardynałów. Z tej okazji dał wyraz swojemu przeczuciu bliskiej śmierci z powodu choroby, na którą od dawna cierpiał. 28 czerwca padł w Sarajewie od kuli zamachowca następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand. Wojna wisiała na włosku. Papież wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny. Nie udało mu się to. 28 lipca wojna stała się faktem. 21 sierpnia 1914 roku o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod Bazyliką Świętego Piotra. 3 czerwca 1951 roku Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji Sługi Bożego, a w 3 lata później, 29 maja 1954 roku, ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji. Ciało świętego Piusa X znajduje się w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, w kaplicy ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.